11 listopada 1918 roku nie tylko zakończyła się I wojna światowa. Tego dnia Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu, uwolnionemu z twierdzy magdeburskiej, władzę wojskową i naczelne dowództwo polskich sił zbrojnych. W Suwałkach tegoroczne uroczystości związane z rocznicą powstania II Rzeczpospolitej Polskiej odbyły się na placu naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego. W uroczystościach udział wziął wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński, wicemarszałek województwa podlaskiego Anna Naszkiewicz oraz przedstawiciele wszystkich służb mundurowych. Gospodarz uroczystości, prezydent Suwałk Czesław Rankiewicz, w swoim wystąpieniu nakreślił ówczesną sytuację polityczną w kraju oraz w naszym mieście. Suwalczanie na wolną Polskę musieli poczekać jeszcze 10 miesięcy. Mimo zakończonej wojny nasz region nadal znajdował się pod okupacją niemiecką. Wojska Oberostu jako swoisty kordon sanitarny rozdzielał Europę od bolszewickiej Rosji. Tymczasem w Suwałkach, pomimo braku niepodległości w mieście, ukonstytuowała się tymczasowa Rada Obywatelska Okręgu Suwalskiego, organ samorządu przygotowujący się na przyjęcie władzy z rąk okupanta. Ta upragniona wolność nadeszła dopiero w sierpniu 1919 roku. Wówczas do miasta wkroczył 41. Suwalski Pułk Piechoty. A zaraz potem przyjechał do nas naczelnik państwa Józef Piłsudski. O działaniach zbrojnych na terenie całego regionu mówiła wicemarszałek Anna Naszkiewicz. Pod koniec listopada toczyły się jeszcze potyczki, jak chociażby ta z 27 listopada w Brańsku. Krwawo było także w Sokółce. Najszybciej odzyskali wolność mieszkańcy Kuberni Łomżyńskiej, skąd ruszył z pomocą do Białegostoku tamtejszy okręg Polskiej Organizacji Wojskowej. Datę 26 sierpnia 1919 roku uznaje się za krańcową dla niepodległości naszego regionu, kiedy to sejneńskie działania powstańcze zdecydowały o ostatecznym kształcie dzisiejszej granicy polsko-wschodniej Polski. Przy okazji obchodów Święta Niepodległości prezydent Suwałk podzielił się swoimi przemyśleniami na temat współczesnego poczucia patriotyzmu, który, jak przekonywał, powinien wyrażać się w poczuciu wspólnoty różnych środowisk o odmiennym rodowodzie. Oprócz Piłsudczyków, odgrywających kluczową rolę w kreowaniu rzeczywistości II Rzeczypospolitej, w budowę wolnej ojczyzny włączyli się narodowcy, chadecy, ludowcy czy socjaliści. Zdaniem prezydenta żadna partia polityczna nie ma monopolu na patriotyzm. O potrzebie jedności mówił też przedstawiciel rządu Jarosław Zieliński. Marszałek Józef Piłsudski, Wincenty Witos, Ignacy Jan Paderewski, Roman Dmowski rzeczywiście reprezentowali różne opcje polityczne, ale działali wspólnie dla polskiej niepodległości. Dlatego dzisiaj my, powracając myślą do tamtych lat, oddajemy hołd i szacunek im wszystkim. I dobrze by było, żebyśmy jako współczesne pokolenie, wszyscy, także bez względu na różnice polityczne, byli tak oceniani przez przyszłe pokolenie. Według wiceministra ważne jest, by pamiętać, iż pierwsza Rzeczpospolita upadła nie tylko z powodu agresji sąsiadów, ale także dlatego, że Polska była krajem słabym i rozbitym wewnętrznie. Podczas uroczystości odczytano list wojewody podlaskiego Bogdana Paszkowskiego. Wręczone zostały też odznaczenia państwowe i awanse.